wszystkich w kolejnym odcinku serii Transport i Windy Podróże 4, odcinek 21 w mieście Królów, jakim jest Kraków. W dzisiejszym odcinku będą to Stare Miasto oraz Kleparz. Jakie będą windy? Zobaczycie sami. Zapraszam. A czyta dla Was Adzioski. Jestem notanowski windziarz. Cześć wszystkim. Jesteśmy na placu Matejki 2. Czterdziesty rok. I wychodzi. Jesteśmy na Basztowej 15. Cześć wszystkim. Już wciśniemy od razu portal. I jedziemy na patę. Głośny rygiel. Na Klepalskie 4. Cześć wszystkim. Wciśnijmy od razu 0.
Tylko 84. Wydaje się chyba 2017. Cześć wszystkim. Wchodzimy na pierwszy. Czekaj. Długa 88. Dobra. To są zmodernizowane przez dźwig bud. Tak, ale to jest przedwojenna. A fajna. Tak. Jakby ma odświeżona kabinę, to już mi się wydaje. Tak. Ale fajna. I możesz mnie nagrać, że ja się przywitam. Cześć wszystkim, tu Mati Sager. Nie, nie da się. To na kartę. Tak, od razu na parter. Blokada jest na minus jeden. Tak. Ja, nie no, ale przepiękna to jest. No. Ładnie jeździ. Tak. Idziemy dalej. Trzeba trzymać. Bardzo ładna, ale ciasna taka kabina. Patrz się na górę. Jak jest tutaj jest. Piękna, naprawdę piękna. Jedziemy na dół. Można się kilka razy przejechać? Może pójść na drugie. Nie no, przepiękna. Trzeba mocny, albo po chwileczkę. To jest inne sterowanie jest. Tak, przestawne i tak. Chociaż dwubieg. Bardzo dziękujemy panu za historię co do windy. Thank you.
trzymaj. Masowiecka 8. Cześć wszystkim. Nie, tabliczki nie ma. Na parter czy na które? Na parter może. Kiedyś to musiała być chyba przedwojenna. Klimat. Dobra, idziemy. Tak. Ojejku. Dobrze domknąłem? Szesnaście. Cześć wszystkim. Nie wiem, czy tam będą przejścia do następnych klatek. Sprawdzimy. Tak. Winda nam ma, tylko nie Markowa. Niestety, nie wiem, czy to coś było wcześniej. Chyba zręb, tak mi się wydaje. Bo pisze rok modernizacja. Tak. Sprawdzamy, co są przejścia. Tak, zobaczmy. Przepraszam. Taki sobie ten liftex. No. Mogła być kiedyś meblówka, bo jest dużo kabiny, ale nie wiem. Tak. Albo może translift, co nie wiem. I wyjdziemy na samym górze, bo ktoś idzie. Wójtowska 4? Tak. Rocznik 2013. Złoty ci nawet nie tak. Wyjdziemy na razie z windy. Bo ktoś tam na dole chyba wezwa. Wzywa windę. 2013. Tak. Trochę czekamy. Korona nawet taka fajna. No, podoba mi się ta sklejka. Myślałem, że będzie metalowa, ale nawet fajna. Tak. Taki mały. 2012. Jaka to ulica?
Mazowiecka 38 chyba. Tak. Cześć wszystkim. Ciemno trochę. Od razu parter? Tak, parter. Ona mi jest jedynie spalnia jakaś sprzątająca. Tak. Też ładna kabina. Chyba 16 bardziej. Gdzie? Łodzi. To brzmi jak sklep Dziga trochę. Tak. Nie ma. Piętro siódme. Dobra, stop. Piętro dziewiąte. Dobra, gdzie my pójdziemy dalej? Cześć. Jest ze mną Tarnowski Lidziarz. Nieznany rocznik, ale potajże 2008 chyba. Czy 10? Cześć wszystkim.
kurwa. Już parter. Tak. Zasłoniemy drzwi. Jedziemy. To jest winna chyba do tyłów, ja nie wiem. Bo inna ma drzwi, jest chyba z wodą nie zwalona. Tylko magazyn. Cześć wszystkim. Szukajmy wyjścia. A skąd wyjście? Przelotówka. Przelotówka, zamykamy obie drzwi. Udało się. Tutaj niestety kiedyś miałem ostry przypał od jakiegoś lokatora. Tak? Chcieliśmy wejść, ale wyklinał. Ale dzisiaj się udało wejść. Ciekawe, przelotówka widać. Przelotówka bardzo fajna. To jest chyba dom profesorów, niegdyś dom profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. A nie dojazd. Tak. Zamykaj. Tak, to jest zut odważnikowy. Cześć wszystkim, tu jest ze mną Leszek Lutanowski, windziarz. Cześć wszystkim, tu Maciej Serager. Jedziemy na parter. Są przejście do tej, czy nie? Tu jest jednokratkowiec.
wyskakiwały. No. Jak bardzo. Dobra, otwórz. Zamykaj. Piękna. Cześć wszystkim. Może na górze będzie przejście do klatek. Może ktoś wezwie. Cześć, tu jest Tanowski, widzisz? Tu jest Mati Serager. Trzeba było mocniej wcisnąć. A później jeszcze inne klatki sprawdzam. Tak. Jestem szczęśliwy. Zamykam. Cześć wszystkim. To jest winda zód. Klatka pierwsza. Przepiękna. Jak chcesz, to możesz tam. Cześć wszystkim. Widzisz trochę coś? Widzę. Może żeby iść teraz tu, gdzie ja. To będzie zbyt większy widok. Dobra. A porysowana kamera straszna. No, akt wandalizmu. Nie popieramy tego, prawda? Prawda. A jest wejście? Zobaczmy, ale powinno być. Thank you.
To ja pójdę do tyłu. Zamykaj. Do tyłu troszkę. Dobra. Zatrzymasz chyba. Tak. Bardzo walizowana. No, zadbana bardziej. Tutaj jest trochę tych, ale mało. Tak. Na Słowackiego 12. Jeszcze? Dobra, czwarte. Bez falownika. O. I od razu ruszył. 1934. Cześć wszystkim. Tu jestem. Tu jest Tarnowski Winciarz. Cześć wszystkim. Tu Mati Sarager. Zaślepione jakimś gwoździem albo śrubką. Piękne. Altowicza 17. Cześć wszystkim. Rocznik 1935. To jest Sowicz? Tak. Sowicz Schilleren. Jeszcze nie. Jak zamknę. Start.
wracacie się do na czwarty chyba nie. To jest porysowana kabina. No. Cześć wszystkim. Spróbujmy czwarte. A da się. Tylko mocniej. No właśnie. Panter. On tak jeszcze bardziej rusza niż inna. Tak. To ma 4 piętra jest. Tak. Sienkiewicza 9. Zamykaj. Tak. Może to ZUT z lat 50. albo przedwojenna. Cześć wszystkim. Cześć. Sprawdzimy, czy się do tej piwnicy jechać? Sprawdźmy. Trzymaj. Nie, to się chyba nie da. Nie da się. Piękna, naprawdę. Tak. A tu jest mało porysowana kabina. No. Teraz idziemy do wyjścia. Czekaj, ja otworzę może. Tak. Ławeczka jest nawet. Usiądźmy na chwilę. Unieśmy nogi. Czy mogą się ruszać trochę? Fajne wino. Jest hybryda chyba. Hybryda to jest. Tak, bo są drzwi takie osiedle. No. Co się zamykają. Jak na ławeczce uniesiemy nogi od podłogi, to się zgaśnie światełko. No. Tylko jak zróbmy to, jak będzie się zatrzymywać. Dobra. Usiądźmy sobie na chwilę i uniesiemy nogi. Zgasiło. Jeszcze. Dobra. No i świetna ta winda. Chyba długa 74. Chyba jedzie? Słyszę, że jedzie. Dobra, na trzecie. Na 2018. Jest. Cześć wszystkim. Ciekawe, co tu wcześniej jeździła. Czy w ogóle jeździło coś?
coś być kiedyś, bo jest taki długi próg do tej windy tam było. No. Może coś było. Może. Cześć wszystkim. I na parter. Rocznik 2006. Wciśnij od razu przycisk zamkania drzwi. I to by było na tyle, jeśli chodzi o odcinek. Udało się nagrać sporo starych wind oraz kilka nowych wind. Zapraszam Was wszystkich również na pozostałe filmy u Matiego Seragera, a czytał dla Was Odzioski. Pozdrawiam.